Dzień dobry, nazywam się Dominik Gromadzki i będę miał przyjemność poprowadzić dla Was krótki kurs dotyczący obsługi programu Pro Tools. Program Pro Tools to program typu Digital Audio Workstation, czyli taka aplikacja, która pozwala nam nagrywać i ścieżki audio, i ścieżki MIDI i razem je synchronizować i tworzyć z tego wspaniałe pliki audio. Program powstał dzięki firmie DigiDesign, która później została wykupiona przez firmę Avid. Avid jest obecnie firmą, która jest liderem w branży multimedialnej. Firma dostarcza rozwiązania software'owe i hardware'owe dla największych studiów nagraniowych na świecie i dla studiów telewizyjnych. No a my dzisiaj się skupimy na jednym z produktów tej firmy, czyli programie Pro Tools. Inspiracją do utworzenia tego programu były tak naprawdę magnetofony wielośladowe, też pulowe, wielkie, stare magnetofony wielośladowe. One były inspiracją do tego, żeby stworzyć taką cyfrową wersję takiego magnetofonu. Pro Tools właśnie takie ma swoje korzenie, tak był rozwijany jako program na początku. No i co, startujemy sobie z uruchomieniem pierwszym programu. Tak jak widzicie, moja wersja systemu to Mountain Lion. To jest wersja systemu operacyjnego macOS, która jest najbardziej kompatybilna z tą wersją Pro Toolsa, którą ja posiadam obecnie, czyli z wersją 11.32. Oczywiście przy uruchomieniu programu jest potrzebny iLog, na którym jest zapisana licencja, ta aktywna licencja, która pozwala nam uruchomić program i działać na nim legalnie. No i co, pojawia nam się pierwsze okno Quick Start, które pozwala nam na konfigurację naszej pierwszej sesji. Tutaj wybieramy sobie typ sesji, czyli czy tworzymy sesję z jakiegoś szablonu, czy tworzymy pustą sesję, czy może otwieramy jakąś ostatnią sesję, albo otwieramy jakąś zapisaną sesję. W Session Parameters ustawiamy, jakiego typu plików będziemy głównie używać przy nagrywaniu. Czy będzie to AIFF, czy Broadcast Wave File, czyli pliki nieskompresowane w formacie WAV. Tu ustawiamy wielkość naszego próbkowania, czyli ile pojedyncza próbka będzie miała bitów, czy 16, czy 24, czy 32. Wiadomo, że im więcej bitów, tym lepsza jakość dźwięku. Nam w zupełności wystarczy 16 bitów. Częstotliwość odtwarzania tej próbki, czyli 44,1 kHz, jest też standardową częstotliwością wykorzystywaną na płytach CD Audio, więc w zupełności na chwilę obecną wystarczy nam ta podstawowa częstotliwość. No i ja tutaj mam już zapisane wcześniej ustawienia input-output settings, czyli ustawienia wejścia i wyjścia wszystkich kanałów, które nam służą do nagrywania i odsłuchiwania audio w programie. Klikamy sobie OK. Pro Tools się nas pyta, gdzie zapisać naszą sesję, jak ją nazwać. Założymy, że ją nazwiemy właśnie ARD, tak jak już tutaj mamy plik, który sobie utworzyłem wcześniej. Pro Tools nazywa swoje pliki rozszerzeniem .ptx. W zależności od wersji te rozszerzenia mogą się różnić. W wersji 11.32 rozszerzenie ma postać .ptx, czyli plik z sesją będzie miał takie właśnie rozszerzenie. Program się mnie pyta, czy podmienić tą sesję. Oczywiście sobie podmienimy. No i co? Otwiera nam się pierwsze okno programu. Zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, to wypadałoby powiedzieć parę słów w ogóle o tym, jakie okna mamy w programie, ponieważ to jest bardzo istotne. Na tych oknach będziemy bazować i będziemy tworzyć naszą sesję. Najważniejsze okna to Edit Window, które widzimy teraz właśnie obecnie. To jest właśnie Edit Window. Okno, które służy nam do tego, żeby dodawać kolejne ścieżki, sprawdzać, co się dzieje w sesji, ile tych ścieżek mamy, kontrolować tempo i tak dalej, i tak dalej. Okno Mix Window, czyli okno, w którym będziemy widzieli wszystkie nasze ścieżki, ale w postaci takiego miksera, o którym sobie za chwileczkę powiemy. Czyli tu będziemy widzieli wszystkie ścieżki, które mamy, ale będziemy tego okna używać bardziej do miksowania niż do edycji. Kolejne bardzo ważne okno to jest właśnie transport, czyli taki, jak można by powiedzieć, pilot do sterowania Pro Toolsem. Tu
Tutaj będziemy uruchamiać całą sesję, pauzować, przewijać, ustalać od kiedy ma sesja startować i tak dalej. Tu będziemy ustawiać, czy ma się włączać click track, czy nie, czy mamy słyszeć nabicia przed nagraniem i tak dalej. Tempo sesji będziemy tutaj ustawiać. Bardzo wiele rzeczy w tym oknie można zrobić. Workspace to jest też bardzo ważne okno. Tutaj będziemy przeglądać nasz system, wszystkie pliki na naszym komputerze i będziemy te pliki dodawać do sesji albo wyszukiwać sampli, które chcemy użyć w sesji. To jest też bardzo ważne okno. Na chwilę obecną te kilka okien wypadałoby wiedzieć, do czego służą. Żeby zacząć pracę, to w zupełności wystarczy. Ponieważ tych okien i sekcji jest to bardzo dużo, spróbujemy sobie zrobić najprostszą sesję, czyli dodamy pierwszy track. Jeżeli dodajemy tracki, to po pierwsze musimy ustalić, ile tych tracków chcemy dodać. Załóżmy, że chcemy dodać dwa. Po drugie, format tych tracków, czyli to będzie audio track, czy to będzie na przykład aux input. Czy to będzie master fader, czyli taki główny track, który będzie nam służył do tego, żeby kontrolować całą sesję? Czy to będzie track MIDI, czy instrument track? To tutaj wybieramy typ ścieżki, jaką chcemy dodać. Załóżmy, że dodamy sobie jedną ścieżkę. Niech będzie na przykład stereo, audio track. Czy ona będzie pokazywana w tak zwanych tickach czy samplach? O co tutaj chodzi, to będziemy sobie mówić dokładniej na kursie, ale trzeba wiedzieć, że można tutaj zaznaczyć, w jakim formacie ma być ścieżka pokazywana, czy w formacie sampli, czy w formacie tak zwanych tików. I dodajmy sobie może jedną ścieżkę instrument track. Ścieżka instrument track będzie służyła do tego, żeby odtwarzać na niej dźwięki z wirtualnych instrumentów. Dajemy sobie Create i mamy pierwsze nasze dwie ścieżki widoczne. Ja je może troszeczkę powiększę, byśmy widzieli, co w tych ścieżkach się tutaj kryje. I zobaczcie, mamy ścieżkę Audio 1 i mamy ścieżkę Instrument 1. Domyślnie tak właśnie będą nazywane te ścieżki. Jeżeli nie wymyślimy sami nazwy dla naszej ścieżki, nazwę oczywiście możemy zmienić. Klikając dwa razy w Audio 1, możemy zmienić tutaj nazwę naszej ścieżki na bardziej skomplikowaną. Zobaczcie, co się dzieje teraz w Mix Window. Jeżeli przejdę do okna Mix Window, to już tutaj mam dodane dwie ścieżki do naszego miksera. Troszeczkę inny widok, prawda? Mix Window bardziej nam przypomina okno takiego prawdziwego miksera, który jest stosowany na koncertach czy w studiach nagraniowych. A okno Edit Window bardziej nam przypomina tutaj okno do pracy, gdzie będziemy nad tymi ścieżkami pracować. Pierwsza bardzo istotna rzecz, jeżeli w ogóle chcemy cokolwiek nagrać, to wypadałoby się zastanowić, skąd będziemy czerpać źródło naszego dźwięku. Dawniej wszystkie wersje Pro Toolsa wymagały specjalnego hardware'u, żeby w ogóle wprowadzić dźwięk do Pro Toolsa, musieliśmy posiadać odpowiedni hardware, czyli albo zewnętrzną kartę dźwiękową na USB, albo jakiekolwiek inne urządzenie sygnowane przez firmę audio. Obecnie firma już trochę bardziej liberalnie podchodzi do tego, jak używać Pro Toolsa i nie musimy koniecznie posiadać jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego, czego dowodem jest na to, co widzimy tutaj, czyli możemy jako input użyć naszego wbudowanego mikrofonu w laptopie. No i najważniejsze, jak będziemy odsłuchiwać ten nasz dźwięk, prawda? Czyli w jaki sposób nasz dźwięk będzie odtwarzany.
Inne zakładki na chwilę obecną nas nie interesują. Na chwilę obecną interesuje nas to, żeby po prostu dźwięk do Pro Toolsa wprowadzić i żeby go później odtworzyć. Żeby w ogóle dokonać jakiegokolwiek nagrania w programie, po pierwsze, musimy każdą ze ścieżek tak naprawdę uzbroić do nagrywania. Czyli tu mamy taki przycisk, który służy nam do uzbrajania naszej ścieżki audio. I nie wiem, czy to będzie słyszalne na nagraniu, ale na pewno teraz brzmienie mojego głosu się zmieniło. To z powodu tego, że mamy tutaj różnicę, tak zwaną latencję pomiędzy odtwarzaniem i nagrywaniem, ale o latencjach będziemy sobie bardziej mówić szczegółowo na kursie. Zwróćcie uwagę, że to, że ja tutaj kliknąłem ten czerwony przycisk, to jest właśnie tylko Track Record Enable, czyli to jest tak naprawdę tylko uzbrojenie ścieżki do nagrywania. My jeszcze tak naprawdę nic tutaj nie nagrywamy. Dopiero zwróćcie uwagę, kiedy ja tak naprawdę kliknę tutaj, to uzbrajam teraz nasz program do tego, żeby nagrywać, ale to jeszcze nie rozpoczyna nagrania. Dopiero kliknięcie w przycisk Play spowoduje, że ja zaczynam nagrywać. Zwróćcie uwagę, wybrałem wcześniej typ ścieżki stereo, czyli tworzą nam się dwa wykresy fali. Ten waveform ma troszeczkę postać inną niż w przypadku mono. W przypadku mono mielibyśmy do czynienia z jednym wykresem fali, w przypadku stereo nagrywają nam się tutaj dwa wykresy fali w jednym pliku. Jeżeli klikniemy sobie stop, odzbroimy naszą ścieżkę. Zobaczcie. No i mamy nasze pierwsze nagranie audio. To jest tak zwany event, czyli mamy pierwsze nasze zdarzenie, które jest nagrane. Edycja tego zdarzenia następuje przez szereg narzędzi, które mamy dostępne tutaj. Tu jest taka sekcja, gdzie sobie będziemy decydować, jakim narzędziem chcemy się posługiwać. To jest przykładowo właśnie narzędzie do odsłuchu takiego na żywo. Tu możemy edytować sobie różne punkty automatyki. Tutaj możemy sobie na przykład zaznaczać poszczególne sekcje i tak dalej, i tak dalej. Więc tu będą takie narzędzia, których będziemy sobie używać do obróbki naszego audio. A co jeżeli chodzi o ścieżkę instrumentalną? Tutaj ścieżka instrumentalna jest taką ścieżką, która jest połączeniem ścieżki audio i MIDI. W ogóle to, do czego służy MIDI, będziemy sobie o tym dokładnie mówić na kursie. MIDI jest takim standardem, który służy nam już tak naprawdę nie tylko do odtwarzania dźwięków i do sterowania tak naprawdę wieloma urządzeniami. MIDI może sterować oświetleniem, może sterować bardzo różnymi rzeczami niezwiązanymi z audio. Jest to tak naprawdę protokół, który pozwala nam odtwarzać próbki dźwięków za pomocą, no, przykładowo klawiatury MIDI. Ale żeby pokazać mniej więcej, jak to może wyglądać, to w sekcji Insert, zwróćcie uwagę, tutaj możemy wsadzić w naszą ścieżkę jakiś tam instrument wirtualny. To samo możemy zrobić tak naprawdę z poziomu tutaj. Czyli jeżeli chcemy załadować jakiś instrument, przykładowo niech to będzie, może spróbujmy Mini Grant. Mam nadzieję, że uruchomi mi się ten plugin. Właśnie. Tutaj ładują się teraz jego próbki brzmieniowe. A, tylko niestety chyba mam tutaj za mało pamięci operacyjnej i niestety nasz plugin nie wyrabia, bo zaczyna troszeczkę trzeszczeć, ale spróbujmy sobie załadować na przykład jakiś inny instrument typu, nie wiem, jakiś instrument perkusyjny. O, właśnie, przykładowo niech będzie ten. To jest instrument, który jest najprostszą maszyną perkusyjną. On jest dodawany razem z Pro Toolsem i można na nim bardzo ciekawe rzeczy zdziałać. O, niestety, widzę, że ilość tutaj mojej pamięci nie pozwoli nam na to, żeby
odtwarzać te dźwięki w sensowny sposób, ale generalnie chodzi o to, że tutaj możemy załadować sobie wirtualny instrument, który tak naprawdę może być odtwarzany przez nutki wpisane na ścieżce bezpośrednio. Czyli tu wpisując sobie jakieś nutki, widzimy, że już niestety audio też nam się wykrzacza tutaj. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy to jest problem z pamięcią, bo z tego co pamiętam, jest to chyba też jeden z bugów, który występował w tej wersji 11.32, dotyczących odtwarzania dźwięków z pluginów wbudowanych w Pro Toolsa. Ale no, to jest tylko kwestia pokazania, że coś takiego można tutaj zdziałać. Jeżeli chodzi o okno Mix Window, to jest okno, które nam pokazuje tak naprawdę wszystkie typy ścieżek, które mamy w sesji. Tutaj takie małe ikonki pokazują nam, czy to jest właśnie, jaki to jest track type, czyli czy to jest ścieżka audio, czy to jest na przykład ścieżka MIDI albo instrument track. Te ikonki małe będą nam tutaj to wszystko pokazywać. Przyciski solo i mute będą nam pozwalać na to, żeby daną ścieżkę w trakcie odtwarzania albo włączyć w tryb solo, czyli tylko ta jedna ścieżka będzie odtwarzana, albo ją wymutować, czyli po prostu tą ścieżkę wyciszyć w trakcie odtwarzania całej sesji. Pokrętła panoramy służą do tego, żeby ustawić w panoramie, czyli tak naprawdę zadecydować, czy nasze audio będzie odtwarzane bardziej w lewym głośniku, czy w prawym głośniku, albo w przypadku systemów 5.1, w którym z głośników, czy przedni, czy tylni, będzie nasze audio odtwarzane. Tutaj jest sekcja dotycząca automatyki, czyli będzie to sekcja, która nam będzie pozwalała na zautomatyzowanie pewnych procesów w Pro Toolsie. O tym będziemy szerzej mówić na kursie. Tutaj mamy całą sekcję dotyczącą input-output, czyli czym Pro Tools będzie przyjmował dźwięki, którym kanałem będzie od nas przyjmował dźwięki do nagrywania i którym kanałem będzie dla nas dźwięki odtwarzał. To jest ta sekcja. Sekcja send, czyli możemy wysłać gdzieś sygnał z danej ścieżki do jakiegoś innego urządzenia albo na jakąś inną szynę, która później będzie procesowana w jakiś inny sposób. No i sekcja insert, gdzie możemy wstawiać albo wirtualne instrumenty, jeżeli jest to ścieżka MIDI albo instrument track, albo jeżeli jest to ścieżka audio, to możemy wstawiać tutaj różne pluginy pozwalające nam na obróbkę tego audio, czyli od wszelkiego rodzaju korektorów poprzez rewerby, delaye itd., itd. Wracając jeszcze na chwileczkę do okna edycji. W oknie edycji mamy też bardzo rozbudowaną sekcję, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Pro Tools ma naszą sesję pokazywać. Czyli czy mamy na tym naszym tutaj głównym liczniku widzieć minuty i sekundy, czy może timecode stosowany głównie w filmach, czy może ilość sampli, albo bars and beats, czyli tak naprawdę ilość taktów, ilość uderzeń w takcie. To wszystko służy do tego, żeby zadecydować, co będzie naszym głównym licznikiem. Wiadomo, że jeżeli będziemy działać głównie na plikach audio, to najczęściej pewnie będzie linijką wybierana przez nas linijka dotycząca minut i sekund. Jeżeli będziemy działać na plikach MIDI, najczęściej będzie to bars and beats. Więc tutaj sobie decydujemy, co tak naprawdę ma się wyświetlać w naszym głównym oknie. Co jeszcze jest istotne? Tutaj jest taka sekcja, która nam pozwala pokazywać albo chować konkretne traki. I mamy tutaj taki ogląd na sytuację, tak? Czyli tu widzimy, ile mamy tak naprawdę traków w sekcji, czy są jakieś grupy traków. Możemy w Pro Toolsie tworzyć konkretne grupy traków. Jeżeli mamy na przykład traki, które dotyczą samej perkusji, to możemy sobie pogrupować te traki i wtedy utworzyć grupę, która się nazywa Drums Group, i wtedy zarządzać całą grupą tak naprawdę. Mamy również po
naszej prawej stronie informacje dotyczące klipów. Jeżeli mamy tutaj jakiś klip, który sobie nagraliśmy, ten nasz, to możemy sobie tutaj sprawdzić, jaki to jest klip, czy to jest stereo, czy mono. Widzimy też typ klipu, czy to jest audio, czy to jest jakiś klip MIDI i tak dalej. Takich okienek jest bardzo dużo, one domyślnie się nie pokazują po uruchomieniu programu, ale naprawdę możemy tu mieć ogromną kontrolę nad tym, w jaki sposób zarządzamy tymi oknami. Jeżeli chcemy zapisać sobie naszą sesję, to zwróćcie uwagę. Ja pomimo tego, że jeszcze nic szczególnego tutaj w Pro Toolsie nie zrobiłem, utworzyły nam się już tutaj takie foldery. O strukturze sesji będziemy sobie dokładnie mówić na kursie, ponieważ wersja Pro Toolsa decyduje o tym, jak ta struktura sesji wygląda. To się troszeczkę zmieniało na przestrzeni czasów, ale najważniejsze rzeczy są niezmienialne, czyli na pewno będzie folder Audio Files, gdzie będziemy mieć nasze pliki audio, które wykorzystujemy w sesji. Zwróćcie uwagę, że ja nagrałem ścieżkę stereo. Ona jest zapisywana w formie dwóch plików left and right, czyli w formie dwóch plików ta ścieżka audio jest zapisana. Nie jest to jeden połączony plik stereo, tylko dwa niezależne pliki mono. Bounce files to będzie folder, w którym będą się mieściły pliki, które już wyrenderujemy w Pro Toolsie, czyli wyeksportujemy na przykład sesję do jakiegoś jednego pliku. Przykładowo mamy 10 ścieżek audio, z których chcemy zrobić jeden plik audio, to wtedy w tym folderze Bounce Files będziemy mieć te wyeksportowane pliki. Clip Groups, tu będą pliki, które będą nam mówić o grupach klipów. To będzie dotyczyło tej sekcji. Session File Backups. Na szczęście Pro Tools jest na tyle inteligentny, że zapisuje za nas co jakiś czas wersję sesji, czyli jeżeli gdzieś nam się program wykrzacze, wysypie, coś się stanie niefajnego, to najczęściej wersja naszej ostatniej pracy nad projektem jest zapisana właśnie w tych plikach backupowych. Video files. Jeżeli będziemy w naszej sesji wykorzystywać pliki wideo, ale jest to realne, czyli możemy dodawać też ścieżki wideo, to tutaj będą pliki wideo. I wave cache to jest plik, w którym są przechowywane informacje o tym, jak nasze pliki wyglądają, czyli tu są zapisywane te waveformy, które widzicie, czyli ten przebieg fali w tym pliku jest właśnie zapisywany. No i co, jeżeli chcemy zapisać naszą sesję, to zapisujemy sobie save i naszą sesję już mamy zapisaną, możemy spokojnie wyjść z programu. To jest naprawdę duży skrót tego, co będzie na kursie, ale chciałem, żebyście zobaczyli, jak w ogóle zacząć pracę z programem, jak ustawić pierwsze preferencje w Pro Toolsie, żeby zacząć nagrywać. Na chwilę obecną to tyle, wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.